Cześć! Witam wszystkich bardzo serdecznie na kanale Lubił Komiksy. Z tej strony Jarek i zapraszam Was na kolejny odcinek. Zanim jednak zaczniemy, pamiętajcie o tym, żeby zasubskrybować mój kanał, jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście, aby być na bieżąco z moimi materiałami. Dziś bierzemy sobie na tapet pozycję e, Wika. Jest to komiks który został stworzony przez duet Tomasa Deja oraz Oliviera Ledruat. Jeżeli dobrze to wymawiam, fajnie, jeśli nie, to mnie poprawcie w komentarzu. Tomas Day jest odpowie odpowiedzialny choćby nawet za Drogę Miecza, komiks, który został wydany przez Lost in Time, natomiast Olivier Ledruat jest to człowiek znany przede wszystkim, tak jak mi się udało wyczytać w sieci, z Black Moon Chronicle. Nie znam tej serii, aczkolwiek patrząc na jego styl graficzny i prace, które tutaj nam sprezentował, no to chciałbym poznać tą pozycję i to bez żadnej dyskusji. Komiks natomiast ten, który tu widzimy, a dokładnie dwa jego pierwsze tomy, gdzie tak naprawdę będzie ich cztery, wydał nasz polski Scream. Ja oczywiście, po przeczytaniu tych dwóch pierwszych pozycji, uważam, że no jest naprawdę bardzo dobra i czekam z utęsknieniem na dwa kolejne tomy, aby poznać całą historię. Jeżeli chodzi natomiast o komiksy, prezentują się one w sposób następujący: tak jak tutaj możemy zobaczyć, bardzo pięknie wydane w powiększonym formacie oczywiście w twardej oprawie także. Prezentują one się naprawdę świetnie. Tu, jak zobaczymy, ja Wam przybliżę, możemy sobie właśnie wyczytać, że z, z, y, seria składa się z czterech tomów. I dwa pierwsze tomy, czyli Wika i Gniew Oberona oraz Wika i Mroczne Wróżki, już właśnie y, zostały wydane. Mamy możliwość jej oglądania na moim filmie. Natomiast pozostały jeszcze trzeci i czwarty tom Wika i Mroźne Gody oraz Wika i Pani Kruków. Także tak to się prezentuje. Jeżeli chodzi natomiast o samą historię, no to tutaj od razu Wam powiem, że kto by nie chciał za wiele usłyszeć, no to przewija sobie film dalej, a jeżeli nie, no to zostaje ze mną i słucha, co też mam tutaj ja do powiedzenia na temat tej serii. A troszeczkę Wam opowiem. Będę starał się jakoś bezbędnych spoilerów, aczkolwiek nie mogę obiecać, że mi się to tak uda na tyle, ile bym chciał. Generalnie komiks opowiada o elfach i powiem szczerze, że chyba pierwszy raz na taką skalę z takim rozmachem przede wszystkim czytam komiks właśnie o elfach. Historia zaczyna się w chwili kiedy Oberon władca tak jednego z królestw czuje w sobie smutek, żal można by powiedzieć z tego względu że jego wielka miłość Tytania poślubiła kogoś innego i ma z nim dziecko, tak mówiąc wprost, czyli naszą tytułową e, Wikę. On nie mógł tego wytrzymać, po prostu e, atakuje tamto królestwo i po prostu, e, no tutaj no, będzie niestety spoiler, aczkolwiek jest to sam początek e, komiksu, e, po prostu tak zabija e, rodziców. E, Higgins, e, czyli taki fechmistrz, troszeczkę podobny, nie wiem, do jakiegoś tam goblina, gnoma, ciężko mi jest to e, sprecyzować tak w 100%, procentach. Wikę oczywiście na polecenie jej matki zabiera stamtąd, udaje mu się uciec kanałami no i po prostu e, ukrywa ją, tak? Ukrywa ją, pozbawiając ją skrzydeł, aby trudniej była do rozpoznania przez Oberona, który na pewno będzie chciał ją ścigać, prawda? No i tutaj... Akcja później przenosi nam się kilka lat do przodu, nawet kilkanaście, kiedy Wika staje się tak jak tutaj widzimy, piękną e, elfką. No i oczywiście poznajemy jej tak naprawdę, losy, wchodzą, kiedy wchodzi ona w ten dorosły świat dorosłego życia, prawda? Pojawia się pierwsza miłość, jakieś tam uczucie e, głębsze, nawet bym powiedział. E, I. Mimo wszystko ona gdzieś tam czuje jakiś taki żal, smutek, prawda? W związku z tą całą sytuacją, gdyż stopniowo poznaje historię, jak to się stało. W międzyczasie hmm, poznajemy. Losy też innych bohaterów, tutaj może ja już Wam ich nie będę zdradzał, którzy z jednej strony są źli, bo można by rzec, że są po tamtej stronie barykady, natomiast nie do końca z tym tak jest. Więc tutaj, no mówię, nie chcę Wam zdradzać tego, chciałbym, żebyście Wy dalej poznali tą historię, ale no mówię, Wika oczywiście wpada w, może nie sidła, ale w objęcia trzech mrocznych wróżek, które też nie przepadają za Oberonem, wręcz przeciwnie, Oberon chce je unicestwić. No i wiedząc i znając historię Wiki oraz to, jaka drzemie w niej moc, po prostu yy, oferują jej swoją pomoc, odbywa specjalne szkolenie. Dużo się tam w międzyczasie dzieje. Tutaj też chciałbym, żebyście wy bardziej to poznali po zdecydowaniu się zakupu tego komiksu. No i tak jak mówię, dużo się dzieje, ona uzyskuje pewną siłę, moc taką, która była w jako wróżce w niej ukryta, a dodatkowo dostaje mechaniczne skrzydła, tutaj te, które widzimy, aby mogła latać. Z racji na fakt, że została pozbawiona tych swoich prawdziwych skrzydeł, aby ją trudniej było rozpoznać. Dalsze może losy, co się dzieje, no oczywiście bądź co, bądź tak, ona idzie tutaj na walkę w pewnym sensie z Oberonem. No tutaj nie będę chciał już Wam więcej, że tak powiem, zdradzać tej fabuły. Wolałbym, żebyście to Wy ją poznali, żebyście Wy mogli mm, sobie wyczytać to, co tutaj jest. Wyczytać, przeczytać, co to tutaj jest prezentowane, bo naprawdę jest spora taka wielowątkowość, bym powiedział, w tej serii ale przede wszystkim ten styl graficzny, który jest to po prostu nie pozamiatał, bo sama historia jest naprawdę bardzo ciekawa. To jest na swój sposób troszeczkę taka baśń o wojnie miłości, czarach, ale przede wszystkim jest to baśń dla dorosłych. Nie jest to komiks dla dzieci, pomimo tej barwnej grafiki. Jest tutaj dużo przemocy, jakieś tam scen też erotycznych, także, no mówię, mimo wszystko jest to do dorosłego odbiorcy skierowana pozycja. Także troszeczkę o stylu graficznym, bo powiem szczerze, że to jest jedna z lepszych kresek, jakie w ogóle zobaczyłem kiedykolwiek. Naprawdę ten komiks tak nie urzekł tym artyzmem, tą piękną grafiką, tą paletą barw. No sami spójrzcie, jak to jest ślicznie narysowane, pokolorowane, jaka tu jest szczegółowość, która owszem pojawiała się niekiedy w pewnych seriach, choćby też i na moim kanale, ale mimo wszystko tutaj naprawdę jest to zrobione, w, no 10 na 10 ja bym powiedział, naprawdę. Może ta grafika, może gdzieś te twarze, można byłoby jeszcze jakoś bardziej je dopieścić, że tak powiem, ale mimo wszystko dla mnie to jest po prostu rysunek idealny. No, ta, no, no, sami widzicie, sami widzicie, tu czasami aż mi brakuje słów, żeby móc to wszystko wam opowiedzieć, ale ja tylko po prostu może przestanę na razie mówić, przerzucę troszeczkę tych stron tego i kolejnego tomu, abyście mogli go zobaczyć, podziwiać i sami sobie odpowiedzieć czy to nie jest piękne. Przepraszam jeszcze tylko za techniczne usterki. No, i przejdziemy do drugiego tomu. To jest to samo, ten sam styl. Ta sama, bym powiedział, piękność tego komiksu i szczegółowość. Sami możecie zobaczyć, jak tu wiele jest właśnie tych szczegółów. No, tu się dzieje tak masakryczna ilość. Pewne skojarzenia od razu mam z Prometeo i rysunkami Williamsa, ale szczerze mi się wydaje, że tutaj to wszystko jednak wchodzi na znacznie wyższy poziom. I ja proszę Scream o wydanie komiksów właśnie z rysunkami tego autora. Autora zresztą francuskiego pochodzenia, żeby było ciekawiej, także no widać, że Europejczycy potrafią piękne krajobrazy, piękne no, tworzyć tutaj y, rysunki. Także, moi kochani, tak się prezentuje Wika pierwsze dwa tomy, które wydał Scream. Wam naprawdę bardzo, ale to bardzo Szczerze polecam te y, dwa pierwsze tomy. To jest świetna historia, a przede wszystkim wizualna uczta. Także tyle z mojej strony. Dziękuję Wam bardzo za obejrzenie tego materiału. Skomentujcie, polubcie, udostępnijcie, będzie mi bardzo miło. Zapraszam Was przede wszystkim na stronę lubiękomiksy.pl, gdzie naprawdę coraz więcej się dzieje na tej stronie. Chciałbym, żebyście ją odwiedzali. No, a dodatkowo jest też prawda konto na Instagramie oraz fanpage na Facebooku. Także jeszcze raz wam bardzo dziękuję za obejrzenie tego materiału. Widzimy się w kolejnych. Do usłyszenia. Do zobaczenia. Cześć.